Siemaneczko widzowie, jestem właśnie w BMW 31. Mogę zrobić taką krótką recenzję. Tak wygląda silnik V12. Taki samochód ładny jest. Dieselki M pakiet. Tak wygląda. Takie ma felgi. Z tyłu tak się prezentuje. V12, kotumik nieoryginalny, lampy, tutaj tak się drzwi otwierają, tutaj ci tylko drzwi otworzę, dobra, tak wygląda, tapicerki, jest to zwykły egzemplarz, żadne cesji. Tak wygląda tapicerka, kierownica. Oczywiście tak środek się prezentuje. I oczywiście E31 mają coś takiego, że są dwa takie schowki. Ale w niektórych modelach tutaj jest po prostu airbag, czyli poduszka powietrzna. Tak wygląda. Teraz pokażę, tylne siedzenia są po prostu czadowe. Weź tutaj otworzyć chcę. O. Teraz wyjdziemy na tylne fotele. Tak wyglądają. Fajne mają wzniecenie. Przejdę tylko o tu. Złapię za rączkę. Czekajcie. O tutaj. O. Zobaczcie, takie mają fajne wniecenie. Zobaczcie, jak ja sobie siedzę. Tak to wygląda, SA. Oczywiście zagłówki tutaj są przyczepione do fotela. Tutaj taka jakaś dziura jest tam, trzeba było jakoś tam ogarnąć. I fajne tak na rękę, tak samo z tej strony. 31 to jest serii 8. Tak wygląda. Nie no, siedzenia tylne to jest po prostu odlot, nie? Tylne siedzenia. Tak wygląda. Jeszcze pokażę wam silnik. Tak trochę. Dobra. Czekajcie. No tak to wygląda. Do 300 km na godzinę wyskalowany. Kierownica. I tak wygląda środeczek. Teraz go zamkniemy. Dobra, to by było na tyle.